będzie pochwalony Jezus Chrystus. 25. niedziela zwykła. Dziś czytamy w Ewangelii Mateusza przypowieść o robotnikach winnicy. Jak to pewien gospodarz zatrudnia co jakiś czas robotników, aby pracowali w jego winnicy. I przed wieczór zaczął się rozliczać z nimi, a umówił się z nimi o denara. Gdy nadszedł wieczór, rzekł właśnie winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych. Przyszli więc najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynią ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. My jesteśmy teraz na pierwszej ławce w Kościele. Być pierwszym. To jest marzenie chyba każdego człowieka. Być pierwszym. To właśnie są te oczekiwania nasze. Tamci się spodziewali, oczekiwali. Myśleli po swojemu. Inna ekonomia, inny sposób myślenia, wartościowania. Pierwszy. Pierwszy. A my chcemy prosić Jezusa, żebyśmy byli pierwsi, ale w służbie, tak jak On. Szedł na przodzie apostołów do Jerozolimy pierwszy. Pierwszy, by pomagać, służyć, by żyć dla drugich. O taką pierwszyznę chodzi, a nie o to, żeby dominować, żeby było na moim. Uczymy się tego nieustannie, tego właśnie innego myślenia, które się nie mieściło tamtym w głowie, tym robotnikom, jest to do dziś się wielu ludzi nie mieści w głowie. Myśleć po chrześcijańsku to zupełnie inaczej niż świat. Świat, który nas przeraża, przytłacza, który czasem nam trudno zrozumieć. I ten wielki świat polityki, i ten świat mały, naszych własnych myśli, naszych domów, rodzin. Pierwszy. Niech Pan będzie pierwszy. Jeśli wszystko wtedy naprawdę idealnie poukłada. Amen. Niech tak będzie.